Jest mi bardzo miło, że zaszczycił nas swoją obecnością prezydent miasta Kamberdonald Waciński. Witamy panie prezydencie. Był wraz z panią wiceprezydent Ewą Łatysz. Jest też pan starosta Sławomir Moraski. Witamy panie starosta. No jest nasza bezpośrednia władza, pan dyrektor, delegator i przedstawiciel marszałka, pan Andrzej Kamasa. Witamy serdecznie. Witamy też przedstawiciela wojewody, pana Grzegorza Wróblewskiego. Witamy bardzo. No są nasi kochani społecznicy. Pan prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dziewiątkowskiej, Eugeniusz Sadowski. Do tych, którzy najwięcej zaangażowania włożyli, zalicza się mój zastępca dr Krzysztof Sobczak. Dziękuję serdecznie. Pani Katarzyna Łukaszewska, nasza główna księgowa, która sponsorowała. Pani Ewa Szponder i pan Piotr Banasiak oraz nasza pani radca prawny, pani Beata Wierzchowska. Chciałbym na wstępie powiedzieć kilka słów na temat mojej koleżanki. To jej dziecko. Ja starałem się trochę pomagać. Bardzo Ci dziękuję, pani. Myślę, że te całe lata, a jest ich co najmniej kilka, od początku, od kiedy projekt autorstwa pana doktora inżyniera Marka Teleczkowskiego został wyłoniony w konkursie do dnia dzisiejszego, to słowo dziękuję, to jest trochę za mało, ale chciałbym podziękować w imieniu całej załogi. Myślę, że oprócz tych osób wymienionych tutaj, za co również dziękujemy, wiele osób innych, niewymienionych, pracowało tutaj na różny sposób, umysłowo, fizycznie i niewątpliwie jest to również ich zasługa. W toku realizacji powstał szereg takich sytuacji nieprzewidzianych. Pojawiły się pozostałości sprzed wieków. W związku z tym w trakcie tego realizacji tego, co my króciutko nazywamy sanitariatami, ale tam są również inne pomieszczenia techniczne, pojawiła się taka konieczność, żeby dokonać przerwy i przeprowadzić badania archeologiczne. Tych przerw było kilka, co spowodowało opóźnienie. Ja rozumiem też Państwa zniecierpliwienie. My też żeśmy planowali uruchomienie dla zwiedzających tego obiektu nieco wcześniej z uwagi na te obiektywne, niezależne od zamawiającego, jak mówi przepis, przyczyny. Troszkę się to przedłużyło. Myślę, że z niezłym skutkiem, ale to już Państwo sami ocenicie. Ja pamiętam pierwsze rozmowy sprzed 10 lat, kiedy zaczęliśmy konferencją pod tego barą, próbowaliśmy odczarować wieczną ruinę, jaką zamyślę środowisk konserwatorskich, chyba tak to trzeba określić, miał pozostać Ciechanowski Zamek. Wieczną ruinę w części udało się odczarować. Pan doktor Wierzchowski zrobił dobry projekt. No i pojawili hamulcowi. Ja myślę, że tych wszystkich hamulcowych, pani dyrektor, trzeba tutaj zaprosić i pokazać, że coś można jednak zrobić. Gdyby nie tego typu działania, bylibyśmy, państwo byliby, ale ja mówię, bylibyśmy my jako Ciechanowianie o wiele, wiele dalej. Obiekt jest niby mały, nieduży, ale pod względem technologicznym, pod względem tych instalacji, urządzeń, które tutaj są zawarte, jest bardzo skomplikowany.
przekonacie się, że to, cośmy mówili, że nie zniszczymy tego obiektu, jest prawdą. Ponieważ, jak zauważycie, chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Są tutaj zakodowane pewne elementy, które mówią o tej przeszłości, czyli cała ściana muru jest odkryta. Nic żeśmy po prostu tutaj nie zaniedbali. Wszystkie elementy, które zostały przez archeologów namierzone, odkryte, zostały odkryte, pokazane. Mało tego, jednym z powodów, dla których było trochę opóźnione, musieliśmy zmienić konstrukcję, ponieważ się okazało, wiedzę, którą żeśmy mieli, zanim się przystąpili do projektu, pewne elementy, takie jak te odkrywki, czy znaleziony fragment pieca, który został odtworzony dzięki panu tutaj piotrowskiemu archeologowi, musieliśmy pewne rzeczy po prostu sobie pozmieniać. W związku z tym zmieniła się jak gdyby pewna konstrukcja. Myśmy wybrali ten konkurs, zaczęły się straszne boli. I to nie było tak, że to była właściwie taka bitwa bez przerwy o to, kto ma rację, nie ma racji. I w sumie, tak szczerze mówiąc, to my jako zespół oczywiście nam zależało, byliśmy przekonani, że mamy rację, walczymy, ale pani dyrektor, to powiem, że no, to nie była, to był po prostu taki bój, no, gdybyśmy byli w stanie wojennym i ja bym miał na przykład decydować, to uważam za to robotę i za te walki, które pani dyrektor tu przeprowadziła i która jak gdyby no dała radę. Według mnie należy się mieć ludzi wydali, naprawdę. No i to by było na tyle. My jesteśmy zdeterminowani, żeby walczyć dalej i uważamy, że mamy rację, że po prostu powstał pewien obiekt, który jest rzeczywiście rewitalizacją, bo daje możliwości nie tylko, że coś odtwarzamy, zauważcie państwo, że zamek zewnątrz się w ogóle nie zmienił. Mało tego, żeśmy odzyskali, co było gdzieś tam zatarte. Natomiast wewnątrz będzie to obiekt, który będzie promieniował. Myślę, że gdyby nie było jakichś przeszkód, to my z tym obiektem, z całym obiektem, bylibyśmy jedni z pierwszych w kraju, mając tam te multimedialne elementy, jak gdyby wyposażone. Inni nas trochę wyprzedzili, kiedy myśmy byli pierwsi. Więc teraz, gdyby nam się udało zrealizować, mamy fajne pomysły, chcielibyśmy, żeby ten obiekt był przykładem na prawidłowe łączenie starego z nowym, z poszanowaniem wszystkich, jak gdyby, tych elementów. Pamiętamy tę dyskusję, że się troszkę na zamek sprzed 20 lat, 10 lat konferencji, które się odbywały, ciągle była taka troska, żeby tych pięknych substancji, jaką jest zamek, to jedyny tutaj na tym terenie zamek niekrzyżacki w okolicy, żeby w jakiś sposób ocalić. Ja wiem, że te wszystkie rozmowy na temat jak gdyby ożywienia tego zamku wynikały tylko i wyłącznie z troski o nasz zamek, ale czasem się obawiałem, że ta krytyka tego, co tutaj w tej chwili już możemy dotknąć i zobaczyć, no, wynikała być może z troski, ale też z wielkiej niewiedzy, no bo trudno by posądzać tych ludzi, którzy bardzo krytykowali, że mieli w ogóle złą wolę. Tak czy owak, rzeczywiście to wszystko, co powiedział przed chwilą tutaj przede mną przedmówca, pan, który absolutnie jest w to zaangażowany, rzeczywiście, kiedy wchodzimy tutaj na ten teren, to nas nie przytłacza, nie razi, mimo że porównywaliśmy już, przywoływaliśmy różni też architekci, przywoływali ten Louvre, już nie chcemy do tego w ogóle wracać, do tych konstrukcji szklanych i tak dalej. Rzeczywiście są te szklane konstrukcje, nie rażą, nie przerażają przede wszystkim, nie przysłaniają tego, co jest najistotniejsze, tego pięknego muru. Dzisiaj tego nie widzimy, ale bo w tej chwili jest ciemno, ale właśnie przez te szyby tej pozostałości nietrwałej ruiny, co niektórzy wręcz tego oczekiwali. Trwała ruina, być może jest dobra we Francji, gdzie zamek nad Loire jest setki, w Anglii, tam gdzie pożoga wojenna nie zniszczyła i czas, oczywiście zabory i brak pieniędzy tego, czym mogę się chełbić. My mamy tę jedyną szansę, żeby właśnie ocalić w takim kształcie nasz zamek. Mi się wydaje, że tylko się z tego cieszyć. Jest to może nie namiastka, ale dopiero część tego, co może być później. Teraz już chyba nie musimy się obawiać, że zamek Ciechanowski zostanie zniszczony, że właściwie spowodujemy, że nie będzie tym zamkiem, którego byśmy, jego wyglądu oczekiwali. W imieniu całego zarządu, pana marszałka województwa mazowieckiego, w swoim własnym, pogratulować całej załodze Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ale przede wszystkim
naszym dyrektorom, pani Hanie Błoszewskiej, Nowrotowskiej, panu doktorowi Sobczakowi. Tak, przeprowadzone inwestycji. Szanowni Państwo, dlaczego te podziękowania szczególnie dla naszych dyrektorów? W każdej instytucji administracji mamy dział inwestycji, w urzędzie gminy, miasta, powiatu czy województwa mamy dział inwestycji, mamy ludzi, którzy na co dzień zajmują się inwestycjami. Tutaj ci Państwo odeszli od swojej działalności merytorycznej i przeszli w tą działalność typowo inżynieryjną, prowadząc bardzo trudną i skomplikowaną, o czym już słyszeliśmy, inwestycję. I to wzięliście bardzo odważnie, to bardzo trudne zadanie na swoje barki. Mieliście mnóstwo problemów, nawet brak szczęścia, szczególnie w końcówce, kiedy nie można było uzbroić w meble tego obiektu, ale udało się. Dzisiaj możemy wspólnie cieszyć się tym pięknym obiektem i czekać z nadzieją na Dom Dużych.